Góry stołowe, Hejszowina, Heuschergebirge to nazwy funkcjonujące w językach trzech narodów, których losy związane były od wieków z tym niewielkim kawałkiem ziemi na południowych krańcach Dolnego Śląska. Ślady kultury czeskiej, niemieckiej i polskiej znajdowane są w górach oraz sąsiadujących z nimi wsiach i miastach w postaci pomników, krzyży pokutnych, budowli sakralnych i znaków granicznych. Góry Stołowe od wieków stały na drodze człowieka. Przez nie ciągnął dawny szlak bursztynowy. Potem droga łącząca Śląsk z Czechami. Stąd podziwiać można panoramy niemal wszystkich pasm Sudetów, od gór izerskich przez Karkonosze, góry kamienne i Sowie, po góry złote i masyw Śnieżnika. Dla wędrowca, nawet takiego, który zagląda tu często, każdy pobyt niesie ze sobą nowe przeżycia. Góry Stołowe. Cofnijmy się jednak około 100 milionów lat, do czasów, kiedy to w miejscu istniejących dziś Gór Stołowych rozciągał się ogromny zbiornik wodny. Było to płytkie morze, w którym osadzał się materiał pochodzący z niszczenia okalających go lądów, nanoszony przez wpływające doń rzeki. W czasie gromadzenia się tych osadów, w okresie zwanym kredą, dno zbiornika ulegało ruchom tektonicznym, w wyniku których powstały pęknięcia i morfologiczne nierówności. Równocześnie z pęknięciami podłoża następowało obniżanie się dna, co w obecnej budowie zaznacza się przewarstwieniem piaskowców i margli. Na zgromadzony osad zaczynają działać kolejne siły związane z procesami odpowiedzialnymi za powstawanie gór. Energia ta doprowadza stopniowo do wyniesienia obszaru ponad powierzchnię morza, głównie wzdłuż istniejących już pęknięć w podłożu. W końcu dochodzi do powstania gór w takim zarysie, w jakim podziwiać możemy je obecnie. Właśnie od wyglądu płaskich jak stół zrównań Góry Stołowe wzięły swoją nazwę. Z chwilą, gdy góry zaznaczyły już swoją obecność w morfologii terenu, zaczynają na nie działać procesy prowadzące do ich niszczenia. Szczególnie woda, wiatr i temperatura nadały z czasem skałom nietypowe kształty. Kurza Stopka, Małpolud, Świątynia, Kwoka. To jedne z wielu kształtów wyrzeźbionych przez siły natury. Szczególne wrażenie robią ciasne korytarze, przez które z trudnością można się przecisnąć, oraz skalne grzyby z ogromnymi kapeluszami na wątłych nóżkach. Niekiedy w osadach odnaleźć można ślady świadczące o tym, że skały te dawniej były materią niespójną, zamieszkiwaną przez organizmy żywe. Są jeszcze miejsca, gdzie możemy spotkać pozostałości po muszlach w formie odcisków. Oznacza to, że przed milionami lat w istniejącym tu zbiorniku wodnym tętniło życie,
jak we współczesnych morzach i oceanach. To właśnie dla niezwykłych form skalnych i wyjątkowej w skali Europy budowy geologicznej utworzono na tym obszarze Park Narodowy Gór Stołowych. Klimat panujący w skałach piaskowcowych jest bardziej stabilny niż w środowisku zewnętrznym. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi znajdują tu odpowiednie warunki do rozwoju liczne sinice, mchy, wątrobowce i porosty. Spotkamy tu relikty, które przetrwały od ostatniego zlodowacenia sprzed około 10 tysięcy lat. Jednym z takich gatunków jest pająk Batyphantes eumenis, który tu ma jedyne stanowisko w Polsce. Odsłonięte skały margliste, bogate zwykle w związki wapnia, stanowią podłoże dla mszaków i innych roślin zarodnikowych. Rośnie tu na jedynym w Polsce stanowisku wyjątkowo cenna i rzadka skalnica zwodnicza. Rosnące na skałach niskie i targane przez wiatr sosny zwyczajne o parasolowatych koronach próbują utrzymać się za każdą cenę, wpuszczając korzenie głęboko w szczeliny skalne. Skały piaskowcowe, dzięki bogactwu nisz, platform, spękań i szczelin, są bardzo dobrym miejscem do życia dla wielu kręgowców. Po odrętwieniu nocnym w promieniach wschodzącego słońca wygrzewa się tu żmija zygzakowata oraz jaszczurka żyworódka, którą często spotkamy w wyższych partiach gór. W trudno dostępnych skałach gniazduje puchacz, największa europejska sowa spotykana na tym terenie już od 150 lat. Występuje tu co najmniej 7 par tych ptaków, co jest rzadkością w Polsce, a nawet w Europie. Ciemna sylwetka kruka to częsty widok w górach stołowych, choć jeszcze niedawno był bliski zagłady. Teraz cała populacja kruka buduje obszerne gniazda głównie w niszach skalnych. Już na początku kwietnia ptaki karmią swoje podrośnięte pisklęta. Stare gniazdo w kolejnych latach służy pustułce. Właśnie samiec zachęca partnerkę do wyprowadzenia tu lęgu. Podstawą pokarmu pustułki są drobne zwierzęta, które zdobywa na licznych, otwartych przestrzeniach. Łąki to obok skał piaskowcowych jedne z cenniejszych i charakterystycznych środowisk gór stołowych. Pośród ostańców piaskowcowych rosną tu prawie metrowa ciemiężyca zielona, ostrożeń dwubarwny i żółty pełnik europejski. Otwarte przestrzenie mają też swoich stałych lokatorów wśród kręgowców. Miejsca porośnięte luźnymi kępami krzewów zajmuje najmniejsza z krajowych dzierzb – gąsiorek. Samotnie stojące bloki skalne to dobry punkt do obserwacji dla polującej pokląskwy.
Pośród występujących na terenie parku 10 gatunków orchidei można tu często spotkać storczyka plamistego i znacznie rzadziej podkolana białego oraz storczyka męskiego. Ozdobą górskich pastwisk, dawniej intensywnie użytkowanych, jest orlik zwyczajny, kwitnący na biało i fioletowo. O świcie na łąkach pasą się sarny. Również borsuk często wychodzi na otwartą przestrzeń w poszukiwaniu larw owadów ukrytych w ziemi. Zarastające pastwiska stwarzają dobre warunki dla złocistej arniki górskiej oraz lilii bulwkowatej, o największych kwiatach z dziko rosnących roślin krajowych. Lasy dominują w krajobrazie gór stołowych. W większości są to sztucznie wprowadzone świerki obcego pochodzenia, stąd słaba ich kondycja. W podszyciu licznie rośnie borówka brusznica, i nieco rzadsza naparstnica purpurowa. Charakter borów silnie przypomina tajgę, stąd jej przedstawiciele znajdują tu dogodne warunki do życia. Rzadka suweczka osiąga tu rekordowe w skali Europy zagęszczenie. Pokarmem suweczki są najliczniejsze w borach drobne ptaki, głównie zięba i sosnówka. Samica w okresie nadmiaru pokarmu gromadzi ofiary w spiżarni. Młodsze partie świerczyn są ulubionym miejscem gniazdowania krogulca. Dzięki krótkim skrzydłom i długiemu ogonowi sprawnie manewruje między drzewami, polując z zaskoczenia na ptaki. Regiel dolny, w obrębie którego znajduje się niemal cały park, porastały dawniej przede wszystkim buczyny. W dolinie Pośny i na Rogowej Kopie zachowały się najpiękniejsze, naturalne ich fragmenty. Wczesną wiosną w dolinach potoków i cieków wodnych kwitnie masowo śnieżyca wiosenna oraz w dużym rozproszeniu wawrzynek wilcze łyko. W cieniu buków z upływem czasu pojawia się czosnek niedźwiedzi i lilia złotogłów. Buczyny są bardzo zasobne w różnego rodzaju pokarm, stąd też ptaków żyje tu znacznie więcej niż w świerczynach. Z rzadkich przedstawicieli warto zwrócić uwagę na bociana czarnego, który zbudował swoje gniazdo na samotnym modrzewiu rosnącym wśród buków.
Rosnące tu buki są znacznie grubsze od świerków. Dlatego tylko one nadają się do tego, aby dzięcioł czarny mógł wykuć w nich obszerną dziuplę. Po zapadnięciu zmroku budzą się kolejni mieszkańcy bukowych lasów. W koronach buka poluje popielica, mały ssak z puszystym ogonem i dużymi oczami przystosowanymi do widzenia w nocy. Wykutą przez dzięcioła czarnego dziuplę wykorzystała włochatka, która w okresie czerwca karmi swoje pisklęta szykujące się do wylotu. Dorosłe ptaki przez całą noc przynoszą do gniazda upolowane gryzonie. W starych buczynach znajduje też schronienie gołąb siniak, który chętnie wykorzystuje dziuple naturalne powstałe na przykład po obłamaniu konaru. Poza lasami bukowymi i borami, w górach stołowych niewielki procent powierzchni zajmują łęgi i torfowiska. Te zaś najlepiej zachowały się w okolicach Karłowa i Batorowa. Rezerwat Wielkie Torfowisko Batorowskie zasilane jest przede wszystkim wodami opadowymi. Występują tutaj rośliny charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Wełnianka pochwowata ściele się całymi dywanami, zaś bagno zwyczajne kwitnie w niewielkich skupiskach. W pobliżu rezerwatu przepływa niewielki potok Czerwona Woda, który swój początek bierze w okolicach wsi Karłów. Od wymywanych związków humusowych z torfowiska potok nabiera charakterystycznej rdzawej barwy. Liczne potoki spływające z gór dają schronienie wielu gatunkom zwierząt. Zamieszkuje tu pliszka górska, która swoje gniazdo ukrywa skrzętnie w rozmaitych zakamarkach. Pod koniec maja jej pisklęta szykują się do opuszczenia gniazda. Niezwykle ciekawym gatunkiem ptaka występującym tu jest pluszcz. Potrafi on znakomicie pływać i nurkować pod wodą, gdzie zdobywa pokarm larwy owadów. Swoje gniazdo pluszcz umieszcza zawsze nad wodą, nierzadko nawet za ścianą wodospadu. Jego pisklęta zaraz po opuszczeniu gniazda potrafią już doskonale nurkować. Wolno płynące wody zasiedla salamandra plamista, którą możemy łatwo zobaczyć w deszczowe dni.
potokach żyje zaledwie kilka gatunków ryb, w tym rzadki głowacz białopłetwy i pręgopłetwy. Z obecnością wody związana jest również egzystencja wielu gatunków płazów na terenie gór stołowych. Występują tu dwa gatunki traszek, które do życia potrzebują niewielkich ilości wody. I rzadki płaziniec, wypławek alpejski. Park Narodowy Gór Stołowych z liczbą 220 tysięcy turystów rocznie w sezonie letnim należy do najchętniej odwiedzanych parków w Polsce. Błędne skały ze swym labiryntem oraz najwyższy bastion Szczelińca Wielkiego są stosunkowo łatwo dostępne także dla mniej wprawnych turystów. Ich bajeczny klimat zainspirował wędrowców do tworzenia opowieści o duchu gór, czartach, skarbach i wielu innych tajemnicach. Do wiedzy ukrytej w ziemi, skałach, potokach czy lasach stopniowo coraz nowszymi metodami docierają naukowcy, którzy wydzierają tajemnice skrzętnie ukrywane przed okiem ludzkim. Szczególnie cenne są badania środowisk najmniej zmienionych przez człowieka, gdzie wszystkie procesy przebiegają w miarę naturalnie. Wiedza o przyrodzie i historii gór stołowych przekazywana jest wszystkim zainteresowanym w ośrodku dydaktyczno-muzealnym Parku Narodowego. Ośrodek prowadzi prelekcje, zajęcia terenowe i warsztaty dla grup zorganizowanych i szkół. Bieżące monitorowanie zagrożeń pozwala w miarę szybko reagować na niekorzystne zmiany. Niestety, rany zadawane przyrodzie przez wiele wieków trudno jest zabliźnić w krótkim czasie. Na niestabilny układ przyrody parku złożyły się głównie nadmierne wycinanie lasów, sztuczne nasadzenia świerka obcego pochodzenia, melioracja czy zmora końca XX wieku, kwaśne deszcze. Dodatkowym zagrożeniem w Parku Narodowym Gór Stołowych jest nadmierny ruch turystyczny. Malowniczą szosę 100 zakrętów, jedyną arterię komunikacyjną parku, przecinają w sezonach urlopowych setki samochodów dziennie. Zbyt duża eksploatacja kamieniołomu ujemnie wpływa na stabilność okolicznych masywów skalnych. Ochrona bioróżnorodności w górach stołowych odbywa się poprzez zabezpieczenie wiosennych koncentracji płazów, dla których buduje się specjalne przejścia w miejscach, gdzie narażone są na kolizje z pojazdami. Znajdujemy tu jednocześnie pozytywne przykłady działalności ubocznej człowieka. Wartościowe środowiska łąkowe powstały w wyniku ciągłego wypasania wylesionych przestrzeni. Jeleń występujący w przegęszczonej populacji chętnie przychodzi żerować tu całymi stadami. Niestety wyrządza duże szkody w uprawach drzew liściastych i jodły, które z tego powodu bywają ogradzane. Park Narodowy Gór Stołowych, utworzony w 1993 roku, jest jedynym spośród 23 polskich parków narodowych, który powstał głównie dla ochrony przyrody nieożywionej. W jego granicach znalazła się również cała rzesza przedstawicieli świata flory i fauny,
równie cennych jak środowisko, które zamieszkują. Naszym obowiązkiem jest zachowanie najcenniejszych fragmentów rodzimej przyrody dla przyszłych pokoleń, których niewątpliwą i unikalną ozdobą są także góry stołowe.